Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, zakończyły się Mistrzostwa Świata w Szachach Szybkich. Mistrzem świata został Magnus Carlsen. Niesamowity wyczyn tego Norwega. No, gość zdobywa już szesnasty tytuł, tak naprawdę, w swojej karierze. Jeśli brać pod uwagę wszystkie Mistrzostwa świata, niesamowity zawodnik. No, naprawdę, nie wiem już co powiedzieć na jego temat. No, geniusz i tyle. Zapraszam do analizy bardzo ciekawej partii. Uśmiecham się na samą myśl, dlatego, że tutaj Magnus pokazał niesamowitą finezję gry, niesamowity spryt. No i pokazał, kto rządzi na szachownicy. Mówiąc krótko, w sposób taki bardzo nietypowy. Jego przeciwnikiem jest Władimir Fiedosejew, i teraz tak. Białe rozpoczęły ruchem D4. Magnus skoczek F6, C4. Posunięcie E6, Skoczek C3 i goniec B4. Obrona Nimcowicza. Debiut jak debiut, bardzo też popularny. Zauważyłem, że w rapidach właśnie Magnus bardzo często grał Nimcowicza czarnymi. Skoczek F3 ze strony Fiederseyewa, i od razu e, tutaj e, zostało wybicie skoczka, żeby zepsuć pionki. I jest to jak najbardziej normalna pozycja do gry. D6. Hetman c2 ze strony białych i hetman e7. Dla niektórych może ten ruch się wydawać dziwny, ale to posunięcie pomaga w zagraniu e5. Tutaj chodzi o to, żeby przyblokować te pionki nawet ruchem c5, ale potem też e5. I ten hetman bardzo się tutaj w centrum może przydać. Posunięcie a4, sprawa zrozumiała, goniec chce wejść na pole a3, straszyć hetmana. Posunięcie C5 ze strony Magnusa E4 Fiedosejew i E5. Tak, żeby przygwoździć tutaj te pionki białych. Tak też można sobie spokojnie grać. Białe natomiast przepchały na D5 i mamy zamknięty charakter pozycji, który jest niełatwy do grania, ale wirtuos szachowy. Potrafi tutaj niesamowicie to rozgrywać. No i Magnus na razie spokojnie wyprowadza skoczka. Plus czarnych jest taki, że mają białopolowego gońca, a pionki ustawione na polu czarnym E5D6. C5 i to ułatwia przede wszystkim grę temu gońcowi. No oczywiście plusy białych są takie, że jest więcej przestrzeni i tutaj para gońców, otwarta linia, więc no ciekawe jak to białe będą rozgrywać. H4 zagrał Fedoseev. No to, to posunięcie nie jest najlepsze, moi drodzy. To już nawet ja wiem, <tak>, tak się uśmiecham dlatego, że tutaj puszczamy pole G4 przede wszystkim, no H5 też, ale G4. Nie podoba mi się ten ruch kompletnie. To jest taki ruch wariacki. Oczywiście to nie jest ruch przegrywający ani jakiś tam fatalny w skutkach dla białych, ale to na pewno daje czarnym jakieś tam fajne możliwości. H6 ze strony Magnusa. Zauważcie, że to jest takie proste zagranie, żeby nie weszła żadna figurka na spokojnie. Goniec na E2. I teraz, co zagrał Magnus, to przechodzi ludzkie pojęcie. Naprawdę, bo y, ja bym w życiu takiego ruchu nawet pod uwagę nie brał, a ten zagrał y, ten ruch, jakby y, to było takie normalne. Czy zgadniecie, jakie to posunięcie? Y, możecie sobie zatrzymać materiał i spróbować po prostu zrobić zgaduj-zgadula. Otóż Magnus zagrał teraz, uwaga, Król D8. Nie wiem zupełnie, o co temu gościowi chodzi. Król D8... Y, o co w ogóle tutaj biega? No, tutaj przede wszystkim ten król zmierza na pole C7, i po skoczku D2, właśnie ten król zmierza na C7. Taka sztuczna roszada, można powiedzieć, ale chodzi o to, że białe chcą atakować na tym skrzydle, więc król się chowa na drugie skrzydło. Tyle, że ja bym się obawiał tego, że tutaj po tej stronie można tego króla spróbować dorwać. Mi się bardzo narzuca już posunięcie A5. Ze strony białych Ale tak, białe nie zagrały Choć szkoda, bo ten ruch byłby dobry Magnus stwierdził, że tutaj ustawi sobie barykadę Na przykład zagra skoczkiem na F8 Goniec D7, wieża B8 I król będzie się trzymał na zawsze Bardzo możliwe Ale nie jestem tego do końca pewny Ciężko mi stwierdzić Skoczek zagrał na F1 w tym momencie Więc Magnus G6, posunięcie G4 z atakiem i ruch A5, więc stwierdził, że tutaj zagra A5, przytrzyma tego słabego pionka, a posunięcie B6, czy wieża na A6, zawsze obroni tego króla. No, można też w, innym, w, w, w innych konfiguracjach tego króla tutaj zabezpieczyć, ale jak widać, po ruchu H5 białe nie są zainteresowane póki co tą stroną, tylko drugą. Po ruchu H5, no, oczywiście, przepchanie pionka. Będzie fatalne w skutkach, dlatego że tutaj bardzo by się pozycja zacieśniła, więc tak zrobić nie wolno. Trzeba przede wszystkim to wybić. Pionek to wybił. I skoczek zagrał na B6. Teraz widać siłę tego gońca, który zagra za chwilę na D7 i będzie strzelał w pionka A4. Skoczek na G3. No też trzeba pamiętać, że ten goniec pilnuje bardzo ważnego pola na F5. Goniec D7, mimo wszystko na spokojnie, hetman B3 i skoczek na E8. No, a tu się oczywiście zaczynają manewry ze strony Magnusa. Ten skoczek właśnie to jest ta piękna siła tego gościa no, mistrza świata w szachach szybkich. On wie, gdzie daną figurę trzeba postawić, a w pozycjach zamkniętych, tym bardziej jest wielkim wirtuozem. Po prostu on jakby. Czuł, że ta figura ma być na właściwym miejscu jeszcze w odpowiednim czasie. Skoczek z E8 będzie zmierzał na pole G7. Skąd będzie świetnie pilnował pola F5 i goniec zostanie wyłączony z obowiązku tylko bronienia pola F5 jako jedyna figura, więc to jest bardzo ładny manewr. Goniec na E3, skoczek G7. Król D2 ze strony białych. No, ten ruch w ogóle nie dziwi, to jest takie bardzo normalne posunięcie. Tutaj widzimy bardzo solidne, solidne centrum, więc Fiedosejew sobie królem spokojnie zagrywa. Roszada nie jest potrzebna, ale Magnus gra po prostu F5. No i po wybiciu jest wybicie skoczka. Widzimy ten skoczek oczywiście też się przydał do tego, żeby odbić na F5, żeby te F5 zagrać. Jasna sprawa. Wieża z A na B1, tutaj jest atak wykorzystany. Ale jest wieża A6, no i spokojnie tutaj Fiedosejew wszystko, przepraszam, Magnus wszystko broni. Widać, że tutaj grożą bicie, grozi bicie pionka, ale jest jeszcze odciągnięcie tego gońca. No i ten goniec oczywiście musi odbić. Wieża B2 i Hetman zagrywa sobie na G7, zajmując wolną linię. Póki co czarne czekają na rozwój wydarzeń, trzeba przyznać, że pozycja ma bardzo taki charakter nietypowy, i dlatego też myślę, że piękny. Hetman na D1, wieża G8. Zajmujemy cały czas linię. Król zmierza na C1. Widzimy, że tutaj Fiedosejew postanowił. Też zagrać tak jak Magnus, czyli króla przeprowadzić na tę stronę, zwykle to tak bywa. Hetman zagrał na h7, no taka tutaj można powiedzieć mała maczuga, choć Hetman powinien stać na f5, jeśli mówimy o maczudze. Ale no wiadomo o co chodzi, Goniec, Hetman z gońcem dobrze się tutaj po przekątnej trzymają, wieża zagrywa na a2. Broni pionka, Skoczek zmierza z, z powrotem na D7, wieża na B2. Zwróćcie uwagę, że zawsze wieża może też zagrać na B6, ale Magnus stwierdzi: no po co mam wymieniać jego słabą wieżę? No bo wieża B2. Tak naprawdę tu nic nie robi, jeżeli nie jest podparta właśnie tym silnym atakiem na linii. Skoczek zagrywa na F6, tutaj Magnus, wieża na G1, następuje właśnie wymiana tych wież, to już jest różnica. Ta wieża z H1 wiadomo, że była bardziej aktywna niż wieża B2, ale to już mniejsza z tym, bo wieża zagrywa na A8, posunięcie F4. No, Tak jak można by powiedzieć, tutaj białe próbują. Coś zrobić w centrum, próbują coś ugryźć, ale to już chyba jest odwrócenie sytuacji. Zwróćcie uwagę, bierze G8 Hetman H2 i okazuje się, że po E4 to czarne mają kapitalną pozycję. Można powiedzieć, że zamknęliśmy sobie tu figury. Ktoś by tak mógł pomyśleć, jasne, ale pomyślcie sobie w ten sposób, co mają grać czarne, co mają grać białe i jak białe są zamknięte. A czarne mają jeszcze możliwości wymian, na przykład goniec G4, skoczek G4, wolna linia. Bez dwóch zdań pozycja czarnych jest zdecydowanie lepsza. Słabe pionki po stronie białych wiszą. Słaby pionek to jest pionek H5, słaby pionek to jest pionek na A4 m.in. wieża zagrała na B1, Hetman na D7 z atakiem tutaj i z... No w ogóle tutaj ta mm, poza jest no, wspaniała. Każdy szachista na pewno chciałby taką grać. Goniec D1. Tutaj oczywiście jest obrona. Na co Magnus? Goniec G4. Próba wymienienia tego gońca. Dlaczego by nie? Goniec C2. I Hetman zagrywa na F5. Zobaczcie, że koncepcja gry z tego pionka od razu przeszła na drugą stronę. I Hetman z F5 tutaj też świetnie kontroluje centrum. Po prostu figury czarnych będą wchodzić w obóz białych, jak w masełko. Nie ma szans, żeby to zatrzymać. Król B2, zwróćcie uwagę, co się dzieje. Goriec wziął sobie bezkarnie pionka. Oczywiście można by było w tej sytuacji zagrać inaczej. Można by było zbić Hetmanem. Próbować wymieniać Hetmany, ale Magnus się w ogóle tego nie boi. Wieża E1, B6, tutaj król zagrywa na B3, wieża zagrywa na G6, przepraszam, wieża G6 z obroną po prostu pionka, żeby goniec swobodnie mógł sobie dalej zagrać. Hetman H1 widać gołym okiem, że pozycja białych jest katastrofalna. Białe stoją w miejscu, czekają tylko na egzekucję. To już zależy tylko od Magnusa, jak ta egzekucja będzie wyglądała. Wieża na G3, Hetman H4. Wieża zagrywa na H3, Hetman F2. I dzięki temu tutaj Goniec może zagrać na F3. Teraz nie można pobić, bo wcześniej jakby Goniec zagrał, to Hetman mógłby zbić z uwagi na to związanie, a tutaj wieża broni, więc Goniec jest nietykalny, a już wszedł w obóz przeciwnika. Wieża zagrała na G1. I w tym momencie skoczek na G4, Hetman na E1 i H5 pod, podparcie troszeczkę swoich figur. Zwróćcie uwagę, pionek więcej, totalna dominacja. W ogóle Magnus tutaj zadusił, można powiedzieć, przeciwnika. Goniec na c1, wieża na h2 e, i w tym momencie hetman na g3, nie widzę tutaj żadnych tłumaczeń dla białych, pozycja jest bardzo zła, goniec na e2, wieża na e1 i teraz y, tutaj nasz, y, nasz mówię, no, nasz globalny mistrz świata e, popisał się bardzo ładną kombinacją, aczkolwiek dosyć prostą póki co, mianowicie goniec na c4 z szachem. No, chodzi o to, że jak król zbija na c4, a zbił, to wieża spokojnie odbija gońca na c2. Taki mały zabieg kosmetyczny, a goniec na c1 już kompletnie nie ma nic do powiedzenia. Hetman na h4, próba jakiejś tutaj akcji, ale zwróćcie uwagę, że w, i w tym momencie Król na D7 broni się sam. No to jest cały majstersztyk tego zawodnika. E, miło się ogląda takie partie. No, wypracował to sobie e, bardzo ładnie i wykorzystał, oczywiście, mikrobłędy przeciwnika. Goniec zagrywa na E3, wieża na G2 z tej strony. To, wiadomo, w szakach szybkich, już na tym czasie, jak widzicie po lewej stronie, e, może może już tutaj tak naprawdę skutkować takimi posunięciami niekoniecznie super dokładnymi, ale chodzi o to, żeby na pewno zyskać trochę czasu na myślenie. No i po hetman na h1, wieża g3, goniec zagrywa na c1, skoczek wrócił na f6. W tym momencie jest oczywiście obrona i jest atak na pionka. Wieża na d1 i wieża po prostu na d3. Prosta sprawa. Przesłona figury, zostało to zbite, zbite. Król zagrał na b5 No i Hetman zbił pionka Pozycja jest kompletnie wygrana Końcówka również ze strony czarnych Ale jeszcze nastąpił szach na h3 Na co król zagrał na c7 Posunięcie c4 No i tutaj bardzo ładny już obrazek na samym końcu Mianowicie Hetman c6 szach Król zawędrował aż na pole a6 No i po ruchu b5 Białe się poddały. Prosty powód, bo jest mat w jednym ruchu. Gdzieby ten król się nie poruszył, dajemy mata Bardzo ładna partia, naprawdę zrobiła na mnie spore wrażenie. Trzeba przyznać, że Magnus potrafi grać w te szachy z niutki rozumie tę grę i wie, gdzie wykorzystywać błędy. Dobrze jest analizować jego partię, na pewno czegoś tam można się nauczyć. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę, trzymamy teraz kciuki za Jana Krzysztofa Dudę, który rozpoczął um, Mistrzostwa Świata w szachach błyskawicznych, ale też Rzesza naszych Polaków w Ubezki Uzbekistanie przepraszam. E, i będziemy na pewno śledzić i analizować najciekawsze pojedynki. Do zobaczenia, widzimy się niebawem w kolejnym filmie. Cześć!